Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Zacznijmy od cytatu, który zawsze broni się sam. Z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego właśnie sprzed 6 lat. Ustawodawca nie może z jednej strony deklarować trwałości decyzji z uwagi na jej ostateczność, a z drugiej strony przewidywać nieograniczoną terminem możliwość wzruszenia decyzji, na podstawie której strona nabyła prawo lub ekspektatywy. W szczególności występuje to w razie powołania się na otwartą i nieostrą przesłankę, wadę rażącego naruszenia prawa, która w istocie dopełniająco obejmuje sytuację rażącego naruszenia prawa inne niż te, które zostały wyraźnie opisane w pozostałej części wyliczenia zawartego w artykule 156, paragraf 1. Mówiąc inaczej, to, co ustawodawca mógł znaleźć, przewidzieć, jeśli chodzi o formy wady decyzji administracyjnej, zostało zawarte w punktach 1, 3, 4, 5, 6, 7 tegoż paragrafu 1. A wszystko to, co zostało nieokreślone, a mogłoby spełniać przesłanki wadliwości decyzji administracyjnej, zostało nazwane rażącym naruszeniem prawa i umieszczone w punkcie 2. Ale co oznacza to stwierdzenie z uzasadnienia? Po pierwsze, rozumiem, że już mówimy na razie o prawie, że nie będziemy się kłócić, czy nie będzie tutaj sporu, czy ten wyrok należy wykonać właśnie w taki sposób, jaki jest sugerowany. To jest jasne. Trzeba go wykonać. On się broni sam z punktu widzenia logicznego. Ale po drugie też jest tutaj wskazówka, że nie możemy dowolnie zwiększać czas, po którym nie można wydać decyzji unieważniającej czy stwierdzającą nieważność wcześniejszej decyzji, w szczególności dla przesłanki numer 2, bo ona jest po pierwsze nieokreślona, a po drugie coraz trudna w dowodzeniu. Co to oznacza, że maksymalny możliwy czas powinien być równy ile? No właśnie tyle, ile w tej chwili w kodeksie postępowania administracyjnego jest. To znaczy 10 lat w przypadku wzruszenia decyzji, to jest jeden z terminów, jeden z okresów, i drugi termin to jest 30 lat ewentualnie na, w sumie nazwijmy to, roszczenia odszkodowawcze. Próba wydłużania tego okresu, czy w sposób faktyczny, czyli poprzez wpisanie do tekstu ustawy, czy też w sposób pośredni, a sposobem pośrednim jest właśnie taki, a nie inny kształt przepisów przejściowych. Tutaj za chwilę o tym, o tych poszczególnych wersjach, ale już teraz można powiedzieć, że niektóre przepisy przejściowe proponowane w trakcie prac nad tą ustawą były bardziej daleko idące, bardziej daleko znaczące niż przepisy materialne. Proszę Państwa, my tak naprawdę operowaliśmy na pięciu różnych stanach prawnych. Pierwszy to jest ten, który istnieje w tej chwili, mimo że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest jasny i precyzyjny, wyraźnie wskazuje, czym ustawodawca się powinien kierować przy jego wykonaniu, no to brak jego wykonania powodował, że stan prawny od roku 2015 się nie zmienił. To jest po prostu obecny KPA. Drugi to jest projekt, który został skierowany do Sejmu, zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, który jest właściwie ma charakter historyczny, z druku 1090. W samym Sejmie stwierdzono, że ma on, nie w pełni realizuje po pierwsze wyrok Trybunału, a po drugie, co ważniejsze, no ma sprzeczności logiczne.
trzeci to jest już ustawa, druk nasz 437, czyli to, co wyszło z Sejmu, zostało przegłosowane, przemyślane. Być może tu mogłyby się znaleźć jakieś drobne, nazwałbym to, zmiany, ale na pewno nie w kwestiach podstawowych. A kwestii podstawowych jest tutaj trzy. I wreszcie trzeci projekt to jest ten, który komisja nasza, ale mówię w sumie po praktycznie głosowaniu pół na pół, tam z przewagą jednego głosu, przedłożyła nam w druku 437a. Niestety ten ostatni projekt chyba najdalej odchodził od idei wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I dobrze jest, że autorzy wycofali się z tych poprawek, które tutaj proponują, aczkolwiek nie ze wszystkich. Bo ten piąty projekt, o którym mówił pan przedstawiciel wnioskodawców, sprawozdawca również, pan marszałek Borowski, on dalej ma wady. W którym miejscu? No wad tutaj w tekście jednostronicowym za dużo może nie być, ale są. Proszę państwa, w zależności od tego, który z projektów rozpatrujemy, to każdy z nich jest niestety, czy może na szczęście trochę inny, ale każdy można ocenić pod względem właśnie zarysowanych przez Trybunał Konstytucyjny, nazwijmy to, widełek, które musimy uwzględnić przy projektowaniu ustawy. I prosta sprawa. Trzy merytoryczne kwestie. Po pierwsze, przepisy materialne. One są praktycznie w tej chwili już niekwestionowane. Rozumiem po poprawce ostatniej. Czyli takie, jak są w druku 437. Po drugie, przepisy przejściowe. A przypominam, że złe sformułowanie przepisów przejściowych powoduje, że ustawa jako całość idzie w przeciwnym kierunku niż wyrok Trybunału. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie mówił, tę sprawę trzeba załatwić kategorycznie i dla tej przesłanki w miarę szybko, bo jest ona najbardziej nieostra ze wszystkich. I wreszcie kwestia vacatio legis. No vacatio legis jest na przystosowanie się, po co jest to właściwie to pojęcie? Jest na przystosowanie się do nowego stanu prawnego. No na przykład, nie wiem, powołujemy nową instytucję, instytucja musi zaistnieć, musi zostać stworzona, wybrana, czy też wprost utworzona i tak dalej. No ja mam pytanie, kto jest adresatem tej normy, która jest w tej ustawie? Przede wszystkim ci, którzy by chcieli uzyskać, znaczy zasądzenie, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. No i są terminy 10 i 30 lat. Proszę państwa, jak długo trzeba się decydować, bo takie występują tutaj terminy, 10 lat na to, żeby złożyć pozew? Znaczy, przepraszam, wniosek o wydanie decyzji, bo najpierw tryb administracyjny. A cóż tu jest zaskakującego w tej ustawie? A ktoś powie, no tak, ale jest nowy stan prawny. No ale ten stan prawny jest od 2015 roku, 6 lat. To jeśli ktoś ma wątpliwości, czy decyzja dotycząca jego mienia, mówmy wprost, jest wydana z naruszeniem prawa, z rażącym naruszeniem prawa, czy też nie, no to już miał 6 lat na to, żeby to złożyć. W jaki sposób on się ma jeszcze przystosowywać? Po co te vacatio legis, pytam. Niech mi ktoś wytłumaczy z państwa, ci, którzy chcą te vacatio legis maksymalnie wydłużać. Jaki jest sens tego? Oprócz tego, że za długie vacatio legis idzie w poprzek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze raz mówię, trzy aspekty merytoryczne. Przepisy materialne, przejściowe, temporalne. No i to właśnie vacatio legis. Uważam, że ten projekt w tej chwili jest optymalny i najlepszy. Znaczy, to już właściwie jest ustawa. Będę za takim głosował, jeśli będzie to możliwe. I tyle na temat kwestii prawniczych, udolnie lub nieudolnie przedstawione. Są jeszcze kwestie historyczne i polityczne. Co do polityki, ani słowa, panie marszałku, tak?
Zaś co do... Rozumiem. Co do historii, jedno zdanie. Jest pan ostatni na liście, więc 5 minut panu. Tak, niech, dobrze, lecimy wobec tego. Jedno zdanie co do historii, proszę państwa. No, wiemy skąd są te zaszłości. Pierwsza przyczyna to jest taka, że w 1939 roku dwóch agresorów najechało na nasze państwo. Okupowało nasz teren. A druga przyczyna to jeden z tych agresorów uzyskał dominację nad naszym państwem po zakończeniu II wojny światowej i byliśmy państwem niesuwerennym, to bardzo niesuwerennym. Państwowość nasza w niektórych miejscach była po prostu fasadowa. Nie podejmowaliśmy samodzielnie decyzji jako naród. Nie daliśmy do tego żadnego przyczynku. Walczyliśmy w czasie II wojny światowej. Ja nie będę truizmów mówił, ale no to trzeba wyraźnie powtórzyć. Walczyliśmy od pierwszego dnia do ostatniego dnia w Europie, wojny w Europie. Ponieśliśmy proporcjonalnie największe straty terytorialne, ludnościowe, materialne, kulturowe i inne. I w zamian za to potraktowano nas nie w gronie zwycięzców, jak zwycięzców, tylko niestety jak przegranych. Wpadliśmy w następną niewolę, 45-letnią. I teraz próbuje się od nas... Oczywiście, to są same kłamstwa, według pana marszałka Borowskiego. Otóż próbuje się od nas w sposób nieuprawniony, no troszeczkę bezczelny, uzyskać to, czego pewnym podmiotom się, co się podmiotom niektórym nie należy. Po prostu. Jeśli kategoria bezpodstawnego wzbogacenia istnieje też w prawie międzynarodowym, to próbuje się na nas właśnie to wymusić. Nie będziemy mówili kto, żeby nie jątrzyć, nie będziemy mówili w jaki sposób, żeby nie jątrzyć. Ale proszę państwa, jesteśmy ostatnią nacją i ostatnim państwem, która ma płacić za II wojnę światową i jej skutki. Jesteśmy pierwszym państwem, pierwszą nacją, pierwszym narodem, który powinien mieć wyrównane skutki II wojny światowej i straty, które w trakcie wojny poniosło. Jeśli się tego nie powie w sposób oficjalny w pewnych miejscach, to do końca świata, jeden dzień dłużej, będziemy atakowani polskimi obozami śmierci. Co jest oczywiście fałszem. Co jest oczywiście fałszem. Przygotowanie między innymi do takich akcji, jaka tutaj była, próbowano ją przeprowadzić. Dziękuję, panie marszałku.